żeby dobrze ten motocykl przytrzymać. Tak, tak, wtedy w Anglii dokładnie tak to opisywał, jak mówi, że ta noga trochę boli, stara się ją odciążać i, no, i raz nie trafił. I raz nie trafił. I poszło. Dolny Pawlicki, Malitowski, Musielak. Mówili nasi goście w studiu, że te pary juniorów w dwóch drużynach, jakże różne mają osiągnięcia w tym sezonie. No ale zobaczymy. Wszystko tutaj zaczyna się od nowa. Dolny Malitowski, para gospodarzy Pawlicki i Musielak to goście z Leszna. No i zdecydowanie wygrywa ten start Pawlicki. Pytanie, jak rozegra pierwszy wiraż. Szuka szerokiej, no i przedarł się pod bandą, chociaż tam coś go zatrzymało. Nie wiem, czy zamknął gaz. Może wyjaśnią to powtórki. Teraz jest tasowanie i Pawlicki ten... Och, fatalnie to wszystko wyglądało. Straszny upadek w drugim wyścigu. Zaraz będziemy niestety oglądać powtórki tego wszystkiego, chociaż no, już wiemy, upadek, że wyglądało to makabrycznie. Piotr Pawlicki wjechał pod swojego rywala. To wyjście z drugiego wirażu było bardzo, no, bardzo mocne dla wszystkich. Tam nastąpiło dużo się działo w zasadzie tasowanie. Przez całą część tego wyścigu było bardzo ostro. Młodzi zawodnicy bardzo ambitnie podeszli do tego wyścigu. Chyba trochę za ambitnie, bo zarówno z wyjścia z łuku, kiedy sam zwrócić uwagę, że tam coś przytrzymało, tam zawodnik uderzył o ogrodzenie, prawdopodobnie hakiem, tak było ciasno i tam po prostu było już niebezpiecznie. Potem bardzo ostre wejście w łuk, przecięcie linii jazdy innego zawodnika i potem mamy powtórkę, tak? O, tutaj jest właśnie, to jest ten moment. Proszę, tutaj zawodnik za chwilę przetnie tor jazdy, zobaczył go z prawej strony, przyciął. Wreszcie to ledwo wyhamował przed prostą i tutaj chciał, no wjechał zawodnik z Leszna w zasadzie w dosyć taki, no, fair sposób pod, wyprzedzał zawodnika, nie tutaj, tutaj jest dosyć ostry atak zawodnika wrocławskiego i teraz proszę. Czyli tak naprawdę pierwszy zawodnik był leszczyński, tutaj jest moment, kiedy już potrąca kolegę ze swojego zespołu, młodzieżowiec wrocławski. No, no, bardzo niebezpieczna sytuacja. Miejmy nadzieję, że nie będzie tutaj jakichś groźnych uszkodzeń ciała, bo naprawdę to jest bardzo duża siła. Taki motocykl sporo waży na prędkości. No, możemy tutaj dywagować, w co uderzył.